Cenny punkt wydaje się bardzo z Rakowem Częstochowa, który wcale nie grał tutaj słabo. Wy pokazaliście, że potraficie odpowiedzieć na te ataki. Przez większość meczu broniliście się, ale trzeba szanować ten jeden punkt? Tak, na pewno dokładnie się zgadzam. Dla nas jest to bardzo, bardzo ważny punkt. Szanuję go, przecież w pierwszej połowie byliśmy wyrównani przeciwnik. W drugiej połowie już Raków nas trochę zdominował, musieliśmy się bronić niżej. Ale z drugiej strony jsme měli bardzo dobré kontrataky, ze kterých jsme též mohli střelat branket, což dla mě bardzo dobrý punkt i remis jest tak dla obou družin zasloužení. Trenér Niedźwiedź pod koniec meczu zdjął Jordiego. Czy to była dla was, był taki dla was sygnał, że już w tym momencie walczycie o ten jeden punkt, że trzeba utrzymać bezbramkowy remis? Ja myślę, że nie. Nie strzela tylko Jordi branki, mógł strzelać inny zawodnik. Ale byl taký meč, coraz bližej byl konec, museli jsme se věncej bronit, to trenér zadecidoval, že išel Jordi z boiska i išel druhý nápasník. Marek, začínáte stanovit taký monolit v defensivě, coraz trudněji vám střelit brámku, to myslím fajné. No tak v první řadě Heňo, brankář, broní bardzo dobře celý sezon i myślę, że w obronie gramy bardzo skutecznie i jesteśmy razem wszyscy. Myślę, że jest trudno w ostatnich meczach nam strzelać bramki. To był najtrudniejszy rywal dla was? Na pewno. Myślę, że Raków jest najgłówniejszy na zdobycie mistrzostwa w tym sezonie. Zaskoczył was Częstochów? Myślę, że nie. Byl to takový meč systém na systém, obě družiny grají tak samo, ale věděli jsme i přigotovali jsme se řešení na to, že Rakov hrá bardzo intenzivně i myslím, že dali jsme radę. Marek, já zapytám ještě o Jordiego, ta ostatní právě minuta meču, nezadržalo tam srdce, jak vyskočil do té kontry, no tam bylo blízko do toho, že by zdobil bramk. No tak bardzo dobrá sytuacja, ale myślę, że 100% nie szedł ze strony brankarz po prostu wybronił niestety. Ta przerwa dużo wam pomogła, dość do siebie, nawet dla ciebie dojść do pełni zdrowia, do spokojnego przygotowania się na Raków? Tak, myślę, że jakby nie była przerwa, to mnie by nie było na ten mecz. A też myślę, Bartek Pawłowski i Żirko też wrócili. Po prostu przerwa była w dobry czas. Okej, okay, dziękuję. Patryk, bardzo trudne zadanie, bardzo trudny mecz za wami, ale myślę, że już wszyscy mówimy, doceniamy ten punkt, który tutaj został. No na pewno tutaj w Ekstraklasie co tydzień mierzymy się z ciężkim zadaniem, no bo tak naprawdę patrząc na tabelę, to ta liga jest tak wyrównana, że jeden mecz czasami będzie decydował o tym, czy zespół będzie przykładowo na 6. miejscu, czy będzie na miejscu, nie wiem, 13. Także Raków na pewno to jest zespół, który jeszcze niedawno oglądaliśmy, jak reprezentował Polskę w europejskich pucharach z mocnymi zespołami. Dzisiaj mogliśmy się gdzieś z nimi zmierzyć. Na pewno przygotowywaliśmy się właśnie przez ten okres przerwy na reprezentację do meczu z nimi. No i mi się wydaje, że większość rzeczy dzisiaj udało nam się zrealizować, no poza strzeleniem bramki, która dałaby nam zwycięstwo. Czwarty mecz bez porażki, trzeci bez straconej bramki, jeżeli dobrze liczę. Czy wy zaczynacie może troszkę patrzeć, zmieniać troszkę cele, jakie były, bo przed sezonem i w trakcie jeszcze tego sezonu wszyscy mówimy o utrzymaniu, ale remis z Rakowem 0-0 po dobrej grze? Nie no, cel ustaliliśmy sobie przed sezonem, że pierwsze co to jest zdobyć taką liczbę punktów, żeby matematycznie dawała utrzymanie i w momencie, kiedy ten cel zrealizujemy, będziemy sobie stawiać następne cele. No póki co gdzieś można powiedzieć, że jeszcze nie przydarzył się taki mecz, żeby przeciwnik gdzieś tutaj nas zdecydowanie zdominował. Na każdego przeciwnika też mamy troszeczkę inny pomysł, troszeczkę to wszystko modyfikujemy. No i myślę, że cały czas analizujemy też, co my możemy poprawić, jaki przeciwnik ma słabości. No i staramy się wykorzystać właśnie te obie rzeczy i to przynosi skutek taki, jaki do tej pory jest zdobycie 17 punktów. Ty, Serafin, Martin, to już taka zgrana paczka w defensywie, zgrana trójka obrońców? No to zagraliśmy teraz trzecie spotkanie w takim składzie, bo tutaj Mateusz gdzieś miał kontuzję, ale u nas można powiedzieć, że na treningach w tygodniu
Nie ma tak, że jak u nich tutaj przykładowo trenerów, czy w jakichś innych zespołach, że od poniedziałku już wiadomo, kto wybiegnie w niedzielę czy w sobotę na boisko, to tak naprawdę dowiadujemy się czasami, domyślamy się dzień przed meczem, no ale ostateczny skład jest na dobrą sprawę zawsze 2 godziny przed meczem podawany. Także na treningach nie trenujemy tylko w takiej trójce defensywy, tylko cały czas to się zmienia, jest Bożyder, jest tutaj Mateusz, który też na początku sezonu się bardzo dobrze prezentował, no ale co pokazuje też to, że gdzieś ktoś może wypaść przez jakiś błąd, przez kontuzję, nie wiem, przez kartki i że ciężko może być przy takiej gdzieś rywalizacji, jaka jest na kilku pozycjach, skoczyć tak sobie od razu do pierwszego składu ponownie. Także to na pewno napędza rywalizację wewnątrz zespołu. Druga połowa celowo daliście troszkę inicjatywy Rakowowi, bo to oni prowadzili grę, a paradoksalnie nie stworzyli sobie jakiejś takiej groźnej sytuacji. To najgroźniejsze to w pierwszej połowie. No tak, no też nie chcieliśmy, to co w Mielcu, bo gdzieś w Mielcu podeszliśmy bardzo wysoko do przeciwnika i było widać ewidentnie, że oni po prostu mieli pomysł gdzieś uderzać długie piłki za nasze plecy i ścigać się gdzieś z nami tutaj obrońcami. I gdzieś w pierwszej połowie też podeszliśmy wyżej tutaj pod Raków. Widzieliśmy, że gdzieś niekoniecznie też mieli taki cel, żeby grać gdzieś dłuższe piłki za plecy i wykorzystywać jakieś sytuacje. Poza tą jedną Piaseckiego gdzieś to im nie przynosiło skutku. I tak, no, że są takie fazy meczu, że w drugiej połowie gdzieś na takiej intensywności też nie chcę powiedzieć, że nie da się, ale ciężko jest pracować i łatwo jest o jakiś błąd. A gdzieś w momencie, kiedy szczególnie ci zawodnicy z przodu mocno pracują bez piłki, no to musi być taki moment, że gdzieś niżej staniemy, ale tak jak tutaj pan powiedział, no to było coś celowe i Raków gdzieś nie miał z tym problem, bo mówię, no też było czuć z boiska, że gdzieś ci ofensywni zawodnicy się troszeczkę zaczynają denerwować tym, że nie mogą sobie zbyt wielu sytuacji stworzyć. Z perspektywy boiska to był najtrudniejszy dla was rywal do tej pory? Jeżeli chodzi o taki poziom tego, że wiedzieliśmy, że musimy być skoncentrowani przez 90 minut i każda sytuacja gdzieś może się zakończyć bramką, no to myślę że tutaj cały tydzień byliśmy uczulani, bo widzieliśmy jak Raków w poprzednich spotkaniach, że na przykład do 60 minuty ma takie coś, że jest wyrównany z nimi mecz, a nagle 15 słabszych minut powoduje, że można z nimi przegrać 3 albo 4-0, co pokazał mecz z Legią czy mecz z Radomiakiem. Także pod względem takim koncentracji i realizowania zadań na boisku, to na pewno to był mecz jeden z najtrudniejszych. Okej, okay, dziękujemy pięknie. Dlaczego tylko remis Rakowa i dlaczego tylko remis Widzewa? Znaczy, no mi się daje, że nam zabrakło trochę skuteczności. Gdzieś mieliśmy te swoje sytuacje, zwłaszcza w pierwszej połowie, gdzie mogliśmy otworzyć ten wynik i ten mecz byśmy go otworzyli, to by jeszcze łatwiej nam się grało i Widzew to musiałby trochę się bardziej otworzyć i te wtedy sytuacje jeszcze łatwiej by nam się jakby udało stwarzać. No ale jakby niestety nie udało nam się tej właśnie w ostatniej fazie, nam brakowało tej skuteczności, takiej lepszej finalizacji. No i tyle, i przez to ten remis. Dominik? No tak, Jaków tam z posiadania piłki z tych tutaj miał przewagę. My się nastawiliśmy na obronę i szukaliśmy swoich szans z kontry i były sytuacje, także no to mogło z dwie strony się potoczyć, także no tutaj kwestia skuteczności. A było na boisku takie momenty, Dominik puść, Patryk odpuść, zostaw, puść piłkę? Nie było takich, każdy był skupiony na swojej robocie, bo mecz był intensywny, nawet nie było tak czasu gdzieś o czymś myśleć, czy patrzeć w inną stronę, tylko po prostu trzeba się skupić na boisku i na tych swoich zadaniach. Dominik, ja myślę, mimo wszystko dla Widzewa to cenny punkt z wiceliderem, zespołem, który mierzy wysoko w tym sezonie. Na pewno, no Raku wiadomo jaką jest siłą w ostatnich latach w Ekstraklasie, także my szanujemy ten punkt i cieszymy się z niego, także no tutaj zero z tyłu, też takie z pozytywów, także no mówię, dobrze. Patryk, jeszcze zapytam o atmosferę, jak ty widzisz ten stadion, jak to co się tam kibicowsko działo? Nie, na pewno była bardzo, bardzo głośno, gdzieś tutaj kolegów nie było słyszeć, nie było tak słyszeć tych podpowiedzi, gdzieś tak trochę mi to przypomniało mecz ze Slavią Pragę, gdzie graliśmy na wyjeździe, też taki głośny tumult, intensywny doping, można powiedzieć, ale jakby dobrze się grało, tak, no, jesteśmy tego przyzwyczajeni i tyle, no, po to się gra, żeby właśnie na takich stadionach grać i w takich atmosferze. Kiedyś widzę, że byli bracia Surli, gdy rozłączyli się, to potem po wygranym meczu, ten, który wygrał, mógł siedzieć po prawicy ojca. Czy u was taka sytuacja robi się miejsce, czy zagadywaliście coś takiego? To bardziej w tej formie żartów w szatni się śmialiśmy, kto tam kto wygra, to ten, to lepszy będzie na Wigilię miał lepsze miejsce, ale to w formie żartów, także tutaj nic takiego nie ma miejsca. A że interesujecie się swoim pierwszym klubem, Koszałek Opałek Węgorzewo,
No oczywiście, gdzieś to tam zaczynaliśmy, gdzieś te pierwsze kroki stawialiśmy, teraz chyba z tego co wiem jeszcze tej sekcji piłki nożnej nie ma, gdzieś to chyba tylko kajakarstwo zostało, ale no na pewno dużo nam dało, tak? Gdzieś tam było, po prostu tacy pasjonaci po prostu pracowali i dla nas mieliśmy możliwość po prostu trenować piłkę nożną i gdzieś tam te pierwsze kroki zaczynaliśmy i na pewno jesteśmy bardzo wdzięczni, że ktoś to po prostu w takim mieście, ktoś się pasjonował piłką i chciał pracować z młodzieżą. Bo tam, no mówię, Węgorzewo to nie jest jakieś miasto, gdzie jakby dużo piłkarzy gdzieś wypłynęło. Tak. Chyba my jesteśmy tacy jedyni i w Ekstraklasie. Dlaczego się ten klub tak nazywa? Nie wiem, no. To jest piękna nazwa. No piękna nazwa, gdzieś, no, nie wiem, trzeba by się założyciela spytać, tak, jak, co miał na myśli. Chciałem zapytać Patryka odnośnie oceny Widzewa, bo mierzyliście się już z wieloma zespołami, jak ten Widzew wygląda na boisku, na tle innych zespołów z Ekstraklasy. No wiedzieliśmy, że Widzew dobrze ten sezon zaczął, to dobrze grali. Tych wszystkich, można powiedzieć, te, śledziłem gdzieś te mecze, bo wiadomo, brat gra i trzeba oglądać, wspierać. I te mecze gdzieś oglądałem i Widzew się bardzo dobrze prezentował. Tak? Dzisiaj też postawił swoje warunki, miał swój plan na mecz. Bronił się, można powiedzieć, nisko, tak był skupiony bardziej na defensywie, ale miał gdzieś te kilka groźnych takich piłek gdzieś po przejściu do ataku, gdzie kilka razy groźnie było i na pewno jest groźnym przeciwnikiem, zwłaszcza u siebie, gdzie wiadomo, kibice niosą, ale tak jak powiedziałem też wcześniej, że też trochę mieliśmy swoje sytuacje i no i szkoda, bo te dwa punkty nam mogą później brakować. Witam Państwa na drugiej części konferencji po meczu Widzew Łódź Raków Częstochowa. Ze mną jest szkoleniowiec drużyny gospodarzy trener Janusz Niedźwiedź. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o ocenę wydarzeń boisku. Patrząc od początku, jak przed meczem przygotowywaliśmy się do Rakowa, teraz przez te dwa tygodnie, wiedzieliśmy, z kim się będziemy mierzyć. Czy po analizach intensywności ich działań, szczególnie w działaniach w obronie, wiedzieliśmy, jak trudny to będzie przeciwnik i wiedzieliśmy, że musimy się wznieść na wyżyny nie tylko tych działań taktycznych czy strategicznych, ale również pod kątem przygotowania fizycznego. Wiedzieliśmy, że to będzie najintensywniejszy mecz z dotychczasowych i taki był. I myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć, że postawiliśmy się drużynie, która jest głównym kandydatem. Zresztą ich ostatnie wyniki, 13 bramek w 3 meczach, robią wrażenie, ale no dzisiaj myślę, że w wielu momentach zneutralizowaliśmy przeciwnika i chyba tylko 2 celne strzały na bramkę. Natomiast myślę, że wynik sprawiedliwy, bo Raków miał kilka swoich sytuacji i my mieliśmy kilka, żal oczywiście tej ostatniej, która była kluczowa, bo ona była kilka minut przed zakończeniem spotkania i ona mogła zamknąć to spotkanie i gdyby Jordi trafił, to być może by się to skończyło tą jednobramkową zaliczką dla nas. Na pewno gratulacje dla drużyny. Chciałbym, żebyśmy w kolejnych meczach kontynuowali tą pracę, żeby ta intensywność, to nastawienie, które dzisiaj towarzyszyło od samego początku, ogrom tego, co zrobiliśmy, charakteru, który pokazaliśmy i też myślę, że dobrego występu, bardzo wymagającego taktycznie w realizacji zadań, ale myślę, że to było dobre spotkanie, pomimo że nie padła żadna bramka. Myślę, że to się dobrze oglądało, jeśli chodzi o kibiców. Ta intensywność była olbrzymia, a zespoły podzieliły się po prostu punktami. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Pora na zadawanie pytań. Mikrofon gdzieś tu już krąży. Na początek Robert. Robert Świećko, Telewizja Toja. Trenerze, gratulacje. Mimo tego, że nie ma 3 punktów. Wygląda na to, że zaczynacie w defensywie spisywać się bardzo dobrze. 3 mecz bez straty bramki, to myślę o czymś tam świadczy. No też 6 w tym sezonie, dlatego też pracujemy więcej nad tym elementem, bo zdajemy sobie sprawę, że Ekstraklasa stwarza, pokazuje nam, że potrzeba się wznosić też na wyżyny w defensywie, żeby przeciwstawić się takim zespołom jak właśnie Raków dzisiaj. Ale też nie powiedziałem jeszcze w tej pierwszej części mojej wypowiedzi, pomimo że ten mecz myślę, że remis sprawiedliwy, ja dzisiaj czuję niedosyt, że ta ostatnia akcja nie wpadła i na stadion wtedy eksplodował z radości. To by były też takie piękne zwieńczenie, myślę, dobrego wieczoru, ale widocznie zrobiliśmy za mało, a jeszcze czegoś zabrakło, żeby przynajmniej tą jedną bramkę zdobyć. Co z Julkiem? Nic groźnego, myślę. Po prostu myślę, że dziś korkiem dostał nad kolanem, ma przeciętą skórę.
skórę i myślę, że kilka dni będzie ok. No dobrze, tam parę kolejek temu mówiliśmy o tym, żeby tę ligę troszeczkę podsumować. Dwucyfrówka się pojawiła, więc jak trener widzi Ekstraklasę i Widzew w Ekstraklasie? No myślę, że dzisiejszy mecz był takim podsumowaniem, jak wiele trudu trzeba włożyć, żeby chociażby zdobyć punkt z tak wymagającym przeciwnikiem, więc Ekstraklasa. Widzimy, jak Miedź Legnica zderza się z Ekstraklasą, mimo że pierwszą ligę wygrała w imponującym stylu, jak Lechia Gdańsk ma problemy, jak inne zespoły też nie punktują, natomiast my patrzymy tylko na siebie i chcemy tych punktów mieć jak najwięcej, wykorzystać tą taką wznoszącą naszą jeszcze formę, myślę, w ostatnich tygodniach i kontynuować to, bo teraz mamy przeciwników w teorii tylko ze średnich rejonów tabeli, czyli z podobnymi punktami jak my, albo może trochę mniej, natomiast to będą również wymagające mecze. Czy dla Was to, że teraz w czwartek Raków pojedzie do Piasta, z nimi zagra, to ma jakieś tam znaczenie? Ale nasz mecz jest dopiero w poniedziałek, więc Piast ma 4 dni, więc ten jeden dzień na pewno, Raków na pewno zmusi Piast do dużej intensywności, bo takie te mecze z Rakowem są, natomiast będą 4 dni aż od czwartku, bo gramy w poniedziałek, więc myślę, że to nie będzie miało wpływu na Piasta, pod kątem fizycznym oczywiście. Maciej Czeski, Radio Widzew. Panie trenerze, trochę brakuje dołożenia chyba jeszcze stałych fragmentów gry, bo poza tą jedną bramką, jeżeli dobrze ja pamiętam w Kaliszu, to w zasadzie nic więcej nie udało się bezpośrednio ze stałego fragmentu gry z dośrodkowania strzelić. No jeszcze Lipski strzelił na Warcie Poznań. Parę razy doszliśmy na Lechu, miał Martin Kreuzigler piłkę wypracowaną w dobrej strefie, nie trafił. No to jest element, na którym cały czas pracujemy, cały czas szukamy jakichś rozwiązań, żeby tego przeciwnika, w zależności jak jest ustawiony, znaleźć te słabe strony i dzisiaj akurat się nie udało, ale stworzyliśmy przynajmniej kilka sytuacji z gry, czy to z kontrataku, czy po szybkich wyjściach, więc najważniejsze, żebyśmy te sytuacje tworzyli, no ale na końcu najważniejsze też, żeby zamieniać je na bramki. Dużo pracy trzeba było włożyć w to uczulanie zawodników nad utrzymaniem koncentracji, bo o tym mówił Patryk po meczu, że uczulaliście ich, tak? Ale... Raków gra bardzo intensywnie w pressingu, zamykają przestrzeń, bardzo wysoko wychodzą, zresztą dzisiaj było widać, ale myślę, że w pierwszej połowie szczególnie dobrze sobie radziliśmy z tym pressingiem. Mam wrażenie, że Raków spowolnił swoje działania, bo zobaczył, że raz, drugi, trzeci został ograny i myślę, że to też spowodowało, że nabrali trochę więcej jeszcze respektu, bo oni jak idą na pressing, to rzeczywiście zamykają przeciwnika każdego, czy to gra czwórką, czy trójką, mają swoje sposoby i naprawdę, uwierzcie mi, bardzo ciężko jest wyjść spod tego pressingu. Nam się wiele razy udało, czasem się nie udało, natomiast dobrze, bo zawodnicy grali odważnie pomimo tej intensywności i ona powoduje, że zawodnik musi być ciągle skoncentrowany, bo przy tego typu pressingu czy jakości piłkarskiej, jaką miał Iwi, chyba wszyscy dzisiaj widzieliśmy, dlaczego ten zawodnik jest wymieniany w gronie najlepszych piłkarzy tej ligi. Tu trzeba być ciągle skoncentrowanym, nie można nawet momentu, bo ten moment, kiedy wyszedł Fabian Piasecki w pierwszej połowie, wystarczył dosłownie jeden moment, gdyby trafił, to też może byśmy się rozmawiali inaczej. To jeszcze chciałem zapytać o ten pressing, bo my na początku staraliśmy się założyć, wychodziliśmy wysoko, ustawialiśmy się czwórką, nawet piątką w jednej czy dwóch sytuacjach, natomiast w pewnym momencie odpuściliśmy i to też były takie ustalenia taktyczne, czy z przebiegu gry trener stwierdził, że trzeba to cofnąć, bo mu się robią problemy. To są trzy rzeczy. Pierwsze, jeśli drużyna tak bardzo mocno presuje i w drugą stronę występuje również to samo, to po pewnym czasie ta intensywność nawet Rakowa, bo my też zmusiliśmy się Raków. My się przebiegliśmy 124 km, Raków 126. Więc gdyby tych pressingów było jeszcze więcej, to ta skala mogłaby się zakręcić pewnie u Rakowa pewnie około 130, a u nas pewnie jeszcze ze 2-3 km. No, myślę, że tą intensywność się ogromną pokazaliśmy, ale no, były momenty też zachęcałem jeszcze do wyższego ustawienia, żeby jeszcze tego pressingu było więcej, bo Raków ma problemy, jeśli chodzi o wychodzenie spod tego pressingu i też chcieliśmy to wykorzystać, natomiast no już myślę, że drużynę mamy taką świadomą, że oni też zawodnicy na boisku czują, zresztą mają też moje przyzwolenie, że są momenty, w których jeśli czują, że to jest ten moment, kiedy trzeba chwilę złapać oddechu, albo jeden z zawodników zrobił 80-metrowy rajd i nagle nie jest w stanie znowu wrócić, odbudować pozycji i znowu spresować, to wtedy też trzeba umieć
wyczuć ten moment i cofnąć się. My też sobie dobrze radzimy w tym niskiej obronie, więc też się tego nie obawiamy, żeby stanąć nisko. Marcin Oczygódzki, Sport. Dobry wieczór, trenerze. Przede wszystkim gratuluję dobrego wyniku po dobrej grze. Chciałem zapytać, nawiązać trochę do tej pierwszej wypowiedzi, że Raków to jest jeden z głównych kandydatów do mistrzostwa. Czy z tej gry to faktycznie był najtrudniejszy rywal? Bo graliście już tak naprawdę z medalistami zeszłego sezonu, z drużynami obecnie z czołówki, więc ten przegląd macie już niemal pełny. Tak, ale mamy teraz drużyny, z którymi bezpośrednio dziś rywalizujemy w tabeli. Uważam, że te mecze są tak samo ważne. Czasem słyszę, że a z Rakowem to jest bonus, bo to jest dodatkowy punkt jednak, bo raczej z Rakowem to wszyscy będą przegrywać, a my mamy punkt, ale tak naprawdę ten punkt daje tylko jedno oczko więcej, a mamy teraz przeciwników i mamy 6 meczów, to jest aż 18 punktów, czyli nawet więcej niż w tym momencie mamy. Trzeba sobie wyobrazić, ile jeszcze ta jesień może nam przynieść dobrego, jeśli będziemy grali z taką samą intensywnością, z takim samym poświęceniem, z taką samą koncentracją, no i też oczywiście dobrze dobraną strategią, żeby wygrywać w kolejnych meczach. Jeszcze raz ja dwa pytania. Sytuacja z Jawińskiego z 30 minuty. Komentował to jakoś czy w przerwie, czy już po meczu? Albo jak to z pana trenera perspektywy wygląda? Nie rozmawialiśmy, zobaczymy na wideo, natomiast w przerwie bardziej nawiązaliśmy i to bardzo krótko do tego, żeby utrzymać to, co jest, ale w każdym momencie, bo w pierwszej powinniśmy takie dwa, trzy momenty, w których na moment straciliśmy, wydawało nam się, że jesteśmy wolni, nagle taka strata i to podanie dostaliśmy i musieliśmy cały czas tą koncentrację mieć na fulla, że tak powiem, bo przy jakości Rakowa wystarczy czasem jeden moment i można dostać jedną bramkę, za chwilę Raków rusza, daje drugą i tak zresztą zabili mecz z Legią, że trafili jedną, drugą, za chwilę trzecią i tam mogło się i 6 skończyć. No jeszcze chciałem zapytać o Kępskiego, bo bardzo szybko przekonał pana trenera do tego, żeby dać mu chociaż kilka sekund czy kilka minut w tym spotkaniu. Dobra praca na treningach, czy te 3 bramki sprzed kilku tygodni zrobił? Wszystko. Mnie się podoba jego mental, nastawienie takie pozytywne, jak zwraca mu się uwagę, bo nasz model jest wymagający, to on też rozumie, co się do niego mówi, potrafi też powiedzieć swoje wnioski, które on zauważa, więc to mi tak się, mówię uczciwie, spodobało. Oczywiście 3 bramki jak najbardziej, on ma coś takiego fajnego w sobie, że ta piłka go znajduje, a chociaż ja nie lubię tego określenia bardziej, to on znajduje te przestrzenie i on tą piłkę znajduje i potrafi strzelać bramki, dlatego jak na takiego zawodnika, który dopiero do nas dołączył, to pokazał się z dobrej strony, tym bardziej, że w naszej drużynie po przesunięciu z Jawińskiego na skrzydło zrobił się wakat w ataku do rywalizacji również z Sanchezem, czy nawet w treningu, żebyśmy mieli zawodnika, a on udowodnił najpierw swoją postawą, bramkami, plus dobrą postawą na treningach, szybko zgłosiliśmy i dzisiaj myślę, że też wielkie wydarzenie dla niego, bo jednak zadebiutować na naszym stadionie przy 18 tysiącach, to myślę, że dla niego jest niezapomniane wrażenie już do końca życia. Ale to jest tylko początek. Reszta Zawadzki, kolejni? Jeśli chodzi o kolejnych, no na razie mamy 2. Ignacy Dawid też był niedawno blisko i też być może w najbliższych tygodniach można się spodziewać, że on będzie tym zawodnikiem. Jak będzie dalej tak pracował, to być może on też dostanie swoją szansę debiutu. Jeśli chodzi o Zawadzkiego, jeszcze musimy poczekać, bo on jest w trakcie i chyba dopiero skończył brać antybiotyki. Jego przerwa w grze była bardzo długa i on jest bardzo mocno nieprzygotowany w tym momencie do wysiłku i ostatnio graliśmy grę wewnętrzną, nie był w stanie nawet przez 15 minut intensywności utrzymać, więc myślę, że on pewnie najbliższe 2-3 tygodnie musi spędzić na odbudowaniu formy fizycznej, żebyśmy mogli rozmawiać o powrocie do pierwszego zespołu i graniu, czy mieć możliwości, żeby zadebiutować na poziomie ekstraklasy. Bogusław Kukuć? No ja mam tę możliwość, że mogę porównać z meczów na żywo Wielki Widzew pierwszy, Wielki Widzew drugi i pana Widzew obecny. I stwierdzam, że mogę pogratulować, że jest pan pierwszym trenerem, pod wodzą którego Widzew nie stracił bramki w meczach z Rakowem w Łodzi.
Jeszcze się tak nie zdarzyło. Nawet ten Widzew lat 92, wielki Widzew Smedy, kiedy był mistrzem Polski i wygrywał tu, ale nie wygrywał nigdy do zera. Zawsze tracił bramkę. Także to klaskał bym temu, żeby przedłużył pan tą pasce. Sam pan wspomniał, że to już jest szósty mecz bez straty gola i to jest cholernie istotne wbrew pozorom. Nie wszystkim się to udaje. Dla przykładu Miedź, o której pan też wspomniał, mówił wcześniej, straciła w każdym meczu, w każdej kolejce minimum jednego gola. A pan w tej chwili ma szósty mecz bez straty bramki. To są kolosalne rzeczy, bardzo ważne. I tu bym po prostu go gratulował i o nic nie pytał, tylko to jest duża rzecz. To bardzo dziękuję, ale tylko jeśli mogę. Gra w piłkę nożną składa się i z defensywy, i z ofensywy. I jeśli ktoś widzi tylko ofensywę, ja jestem trenerem ofensywnym, ale też jestem realistą i wiem, że bez dobrej gry defensywnej, bez poświęcenia w defensywie, bez tego, co Raków robi, dlaczego Raków jest tak skuteczny i myślę, że my też będziemy do tego dążyć, żeby mieć tą powtarzalność. Na dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy. Trzeba po prostu jeszcze poprawić kilka detali, bo za każdym razem jest coś, co nad czym trzeba pracować, ale ta gra defensywna też przynosi nam punkty, bo jednak 6 meczów bez straconej bramki powoduje, że zawsze my tworzymy sobie w każdym meczu przynajmniej 1, 2, 3, 5 sytuacji. Jeśli będziemy tak skuteczni w obronie, a dołożymy też skuteczność, której dzisiaj zabrakło w ofensywie, to będziemy mieli szansę na kolejne punkty. To jeśli można, zakończę konferencję jednym pytaniem. Nie żałuje pan tej sytuacji, kiedy widzę wychodzi 4-3 z kontratakiem i nic z tego nie wychodzi? Każdej sytuacji żałuję, natomiast najbardziej myślę, że taka piłka meczowa była, kiedy Jordi wyszedł sam na sami, trafił w bramkarza, to była 89. minuta. Myślę, że Raków by się wtedy po tym nie podniósł. Szkoda, bo to by było piękne sprętowanie tego meczu. Punkt też przyjmujemy, ale też przyjmujemy z pokorą i to, co powiedziałem, ja mimo wszystko dzisiaj czuję niedosyt, pomimo że uważam, że remisowy mecz, natomiast jeśli się tworzy przynajmniej tych kilka świetnych sytuacji z Rakowem, to musimy przynajmniej jedną wykorzystać. Jeśli gramy tak dobrze w obronie, to dlatego z tym uczuciem dzisiaj wyjdę. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tutaj poprosimy, Mateusz. Mateusz Jabłoński, Po prostu futbolu. Gratulacje trenerze, no bo naprawdę dobry mecz przeciwko trudnemu rywalowi. I tak to była wspomniana ta gra w defensywie, no bo kolejny mecz z czystym kątem i tak się wydaje, że to, co to jest kluczowe, to, że wszyscy stoperzy są w bardzo dobrej formie. To było dzisiaj widać i Kreuzigler, i Szota, i Stępiński. No a też do zdrowia już wrócił właściwie Mateusz Żyro, więc chyba już powoli można mówić o takim małym kłopocie bogactwa. Nawet dzisiaj po meczu nie powiem z kim, ale jednemu zawodnikowi powiedziałem, że właśnie mamy dzisiaj i muszę przyznać, że Mateusz Żyro też po tej kontuzji odzyskał formę w ostatnich dniach i też bardzo mocno naciska, ale też Bożydar w ostatnim czasie też odzyskał taką radość, taką świeżość i myślę, że też widzi, jak grupa wygląda dobrze, no i musi do nich też, przepraszam, doszusować, żeby móc rywalizować, bo będziemy potrzebować. Dzisiaj była sytuacja, też jeszcze się w ostatniej chwili wahałem, czy właśnie Bożydar, czy Mateusz Żyro, bo widzieliśmy, że Raków puszcza Petraszka i nasza reakcja też stąd w ostatniej chwili była, bo wiedzieliśmy, czym to grozi. Petraszek pójdzie do przodu, będzie musiolik, będą szukać w ostatniej jednej, drugiej akcji długiego podania i Patryk Stępiński dzisiaj nie byłby w stanie rywalizować w powietrzu z tą dwójką, dlatego też tu wahaliśmy się, czy to, co zastosowaliśmy nawet na Warcie Poznań, że wszedł Bożydar na ostatnie minuty, żeby walczyć w powietrzu z rosłymi zawodnikami. Dzisiaj postawiliśmy na Mateusza, ale mogą być takie sytuacje awaryjne, w których też Bożydar musi cały czas utrzymywać się i być skoncentrowanym, bo przyjdzie taki moment, że będziemy go potrzebować również. Jeszcze takie krótkie pytanie o Jordiego. Jak pan ocenia jego występ? No bo tak wszyscy mówią o tej sytuacji końcowej, ale no ogólnie dużo próbował. Też nie zawsze mu wychodziło, mi tak w pamięci zapadła ta sytuacja z pierwszej połowy, gdy no miał dużo miejsca, był daleko od bramki, też byli koledzy po bokach, no zdecydowało się na takie uderzenie niezbyt udane. Mhm. I trafił czoła bramkę. Tego loba.
No tak, właśnie jakby trafił, ale nie trafił i tą sytuację, którą wyszedł, też nie trafił. Dochodzi do sytuacji, daje nam wiele różnych możliwości. Widzimy, jak piłka za plecy, jakie się jest spustoszenie w przeciwnikach. Natomiast no, teraz kluczowe, żeby to, na co też sam ciężko pracuje, żeby wykorzystywał, bo też z tego jest rozliczany i to wszystko niech utrzymuje, niech oczywiście robi kolejny progres, bo też jeszcze widzimy tutaj w zakładaniu pressingu, w lepszym ustawieniu w ataku, żeby lepiej szukał sobie jeszcze przestrzeni, czy atakował te przestrzenie, jeszcze będziemy nad tym pracować, ale no, kluczowe, żeby wykorzystywał to, co ma. Jeśli nie ma już więcej pytań, to bardzo dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej konferencji po meczu Widzew Ucieraków Częstochowa. Przypomnijmy, obie drużyny podzieliły się punktami. Trenerze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Życzymy miłego wieczoru.